archeolog Stan Smith w domowych archiwach odkrywa starą mapę z zaznaczonym miejscem ostatecznego pochówku Jana Karola Chodkiewicza. Po długiej podróży dociera do zamku w Gniewie, gdzie w tajemnej krypcie odnajduje trumnę ze szczątkami wodza. Po jej otwarciu dzieją się rzeczy niezwykłe. Z niewyjaśnionych przyczyn w ciało hetmana powraca życie. Opanowując strach, Stan postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję, aby poznać fakty z przyszłości. Chodkiewicz przystaje na ten pomysł, jednak jako warunek dalszej konwersacji podaje dokładne wysprzątanie całej krypty. Po niezwykłych przeżyciach w krypcie doszły w końcu do głosu potrzeby egzystencjonalne. Stan poczuł wręcz bolesną potrzebę gorącego prysznica, kropli relaksu i uporządkowania myśli. Z ulgą uświadomił sobie, że mógł to wszystko osiągnąć tylko w zacisznym pokoju hotelu Zamek Gniew. No, Smith, stary lisie, możesz sobie pogratulować. Dopiąłeś swego. Twój bradziad byłby z ciebie dumny. Stachu, twoje zdrowie. Muszę wracać do krypty, bo jeszcze wiele tajemnic jest do wyjaśnienia. Że tak biegasz w kapeluszniku? Drzwi! Drugiego wyjścia szukam, hetmanie! Rozumiesz? A to se szukaj, aż do usranej, do śmierci se szukaj. A jak to? Do śmierci! A tak to! Bowiem z tej skrypty jest dano jedno wyjście i wyjście zarazem. O! Zatem zostanę tutaj aż! To znaczy, że zostaniesz tutaj aż do śmierci! Nie Waszej waszmość, zatem do trumny kłaść nie będzie dla komfortu twego. Ale ja tu umrę z głodu! Nie frasuj się, wość. Być może nie mamy już co jeść, bowiem ostatni nasi przyjaciele odeszli stąd ze 200-lecie temu. Piorun, Judy. Ale wybrałem się na tę potrzebę dobrze zaopatrzony, bo długowieczności nie służy jedzenie, jeno picie. Ha! Otwórz zatem waść wieko skrzyni. Ty tu mały sobie odpocznij, a pan twój wyciągnie dobrodziejstwo, które czekało tu przez całe wieki. O, nie zmarniało i jakości nie zatraciło. Najsamprzód mleczko. Dalej miodzik, co już jasno ci powiedzieć musi, iż pochodzimy z kraju mlekiem i miodem płynącym. Aha. Zatem teraz przygotuję sobie moją miksturę. No i sam szuk. Miód z beka. Stary? Lipowy to nie je. No. Lipowy nie. Mleczko? Nawet nie skisło. Nie skisło. Bo z krowy Rzeczypospolitej wydyjone. Możesz polizać. A do jedzenia nic innego nie będzie. Mości Smith, skoro opatrzność pozwoli nam tu spędzić razem przynajmniej te 400-lecia, jak żeśmy, uczynię ci teraz wielką łaskę i zaszczyt. W sytuacji, w której ja, pan, będę musiał się spoufalić z tobą, nisko urodzonym, zniosę teraz starożytny toast zwany typem, po którym to toaście będziemy sobie mogli mówić na ty. Muszę powiedzieć, że w III Rzeczypospolitej zachował się podobny obrzęd, tyle tylko, że nazywany jest obecnie brudziem. W zasadzie efekt końcowy jest taki sam, tylko że po wypiciu owego brudzia trzeba się cmoknąć w policzek. Widzę, iż pustą dłoń posiadasz. A miodu ci umie dostarczyć. Nie frasuj się. Na to i mam swoje sposoby. Oto i owe medykamentum na moje smutki. A cóż to za mikstura? A to płyn do konserwacji niejakiego Lenina. Nie znam człowieka. A bo być może popadł gdzie indziej niż ty po śmierci. Mości Smith. To ja. Aha. Żłopie. Ty! No, to siądźmy ty. Ty. Coś mi tu nie pasuje. Przecież mieliśmy sobie mówić po imieniu. No, coś ty. Przecież mówiłem, że na ty przychodzimy na ty, więc mówimy sobie ty. Ty. Co ty? Ja mam na imię Karol. Co cię tak Ty! Carol? U nas w United States na Carol to się mówi na małe dziewczynki, na little girls. Czy ty? A, mów mi Stan. Zatem, czy Stan chce mnie obrazić? Broń Boże! Nie? U nas w Ameryce mówi się okej. No, okej. O, Karolu. Chciałbym teraz pogadać z tobą o twoim dzieciństwie. A konkretnie czego chciałbyś się dowiedzieć, Stan? No wiesz, na Wikipedii wyczytałem, że urodziłeś się albo w 1570, albo w 1571. To ja ci mówię. Ty od razu powiedz tej kobiecie w Wikipedii, że ona pisze bzdury. Przecież ja najlepiej wiem, kiedy się urodził. No, czyli? Urodziłem się... Właśnie, a który dzisiaj mamy dzień? 18 kwietnia. Nie. No tak. 18 kwietnia roku pańskiego 1561 przyszedłem na świat. Zatem ja mam dzisiaj równe 460 urodziny. Happy birthday. Ty? Sami, człowiecze, w krypcie mówi się po polsku. 100 lat. Zasadniczo po łacinie. Plurimus annos, plurimus, plurimus annos, plurimus annos, annos, plurimus. Piwat Hetman Chodkiewiczius! Piwat ja! Piwat ty. Bracie Stanko, jak dobrze w samotności w krypcie nie siedzieć. Jemu więcej mnie tej kobiety w Wikipedii nie cytuj. Nie będę. Zatem będzie pora, abym ci wiele istotnych z mojego życia tajemnic dalej przekazał, ale najsamprzód oporządź to w jego, bo muszę do mojej skrzyni skarbów zajrzeć. Serce me przenika ogromne wzruszenie na wspomnienie moich rodzicielów. Ile troski, ile miłości, ile dyscypliny. Od nich poruczyłem sam, tylko Bóg Wszechmogący wie. I tuszę, iż oni większej spokojności niż ja w tej krypcie zażywam. O. Ojciec mój Jan, marszałek wielki litewski, potomek jednego z najsławniejszych rodów litewskich, zaczesany kabinem był, przy czym wojennik z niego znakomity w rzemiośle-rycerskim biegu. Rodzinny nasz dwór w Myszy stał się mą pierwszą rycerską szkołą, gdzie prócz nauki czytania, pisania, liczenia i historii zgłębiania, sztukę zażywania konia, szabli, drzewa, łuku i pistoli pod okiem Pana Ojca mego opanowałem. A matka? Pani matka Krystyna ze Zborowskich, córka Jana Kasztelana Krakowskiego, w wierze katolickiej świętej mnie wychowała, szacunek do płci niewieściej wpoiła, a umiłowanie ojczyzny i wolności nakazem całego mojego żywota uczyniła. Rzec mogę, iż przywiązanie do tradycji rodzinnych, poczucie dumy, ale i solidną troskę o powiększanie majątku z polmlekiem mej matczynej piersi wyssałem. Ach, te matki i ich polmleki. No a co było dalej? Dalej nadeszła pora, aby dwór rodzinny opuścić i udać się za nauką. Wysłali mnie zatem rodziciele do kolegium wileńskiego, gdzie pod okiem ojców jezuitów nabrałem ogłady, wiedzy stosownej do tego, aby odpowiedzialnym obywatelem być. A nade wszystko wiarę katolicką ukrzepiłem, a i zdolność do hojnego jałmużny dawania pojąłem. Się tak nie rozpędzaj, świętoszku. Uważaj, wszakże już ojcowie jezuici nad mym temperamentem cholerycznym panować musieli. Bo przecież mój wybitny umysł, moje zdolności przywódcze powodowały, iż nawet w czasie zabawy z rówieśnikami nieraz w cholerę taką popadałem, że ojcowie wiązać mnie musieli i oczy zasłaniać. Ale nadszedł moment dla mnie szczególny. W roku pańskim 1579 w mury naszej uczelni wstąpił sam król, jego królewska mość Stefan Batory, szykując się do potrzeby z Moskalem. Korzystając z tej przepięknej okazji, ojcowie poprosili go, aby udzielił przywileju Akademii Wileńskiej. Ksiądz Piotr Skarda uczynił przepiękną orację po łacinie, a mnie, prymusowi, zlecono, aby ową orację wygłosić przed całym dworem i królem jego królewskością. Wtedy też ujrzałem twarz wielkiego wodza, którym to z wielką troską, ale i z wielkim zainteresowaniem słuchał słów młodego, przyszłego geniusza wojny. Antiquitatis enim historia et rerum, forsic vegestarum, notitia virtutis, parens et vitae, magistra et sapientibus habita est. Zaiste, powiadam wam, ten oto młodzian swego czasu wielkim kawalerem i mężem rycerskim będzie. Vivat Stefanus Dux! Vivat! Vivat! Zdaje się, żeś to nieco przysnął. Tak, chwila słabości nadeszła. Wydaje mi się, że ta formalinka to zdrowia i mocy ci nie dodaje, inaczej niż mój trunek. Jako że od tej pory spoufaleni jesteśmy, dokonam dzieła wybitnego, bowiem oddam ci do dyspozycji na drzemkę krótką, najmniej nie na 4 stulecia, moją osobistą trumnę. Pójdź tam do niej i co nieco się zrelaksuj. Stanku. No dobra, ta jedę się trochę kimnąć, a ty zatkaj moją flaszkę, żeby nie wywietrzała do następnego spotkania. Bywaj zdrów. Daj, a ci ja obruszę, a ty poczywaj. I cóż, pora, żeby trochę oddechu złapać. Wreszcie stan nie będzie mnie męczył, a ja sobie tu trochę w mojej krypcie ukochanej odpoczywam i pomedytuję.